Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No niestety dość długo odcinku nie było. Tak wyszło. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dobra, dzisiaj będzie taki troszeczkę nudny odcinek. No niestety na polu jest brzydka pogoda, właśnie Wam zaraz pokażę. O, taka jest pogoda, półtora dnia leje. Lącin stoi. Czeka. No i właśnie jest taka sytuacja. Ja tutaj robię porządki u siebie w warsztacie. Jak widzicie, tokarka stoi teraz tu, w tym pomieszczeniu. Jeszcze jej Wam nie pokazywałem, ale może jakiś odcinek o tym nagram. Za bardzo z nią dużo nie robiłem jeszcze, ale się szykuję, że będę zaczynał robotę. Skoro jest brzydka pogoda, no niestety pasuje zrobić wreszcie te półki, co zamierzałem zrobić. Oczywiście tak samo metodą pana MRF-a, czyli jak najtaniej, jak najmniej materiału, żeby zużyć. No jak wiecie, u mnie w warsztacie sufit nisko, więc zastosowałem coś takiego, iż półeczki są robione na jednym profilu, trójce grubości, profil zamknięty. I takie żeberka porobiłem. I na tym się spierają blaty z jednej i z drugiej strony. I one tutaj mają dziureczki powiercone od spodu. Potem się to wszystko skręci. Ale czemu jest zrobione na jednym profilu, a nie na przykład na dwóch? Że tutaj będzie jeden z przodu, drugi z tyłu. No niestety ściany są krzywe. Stare budownictwo. I dlatego zdecydowałem się na takie rozwiązanie, żeby to było tanie, żeby było w miarę mocne i zarazem, żeby to też w miarę wyglądało. I spełniało swoje zadanie. Od góry są śrubunki, czyli jest zaparte o sufit. I od spodu do regulacji śrubunki. Żeby wyprowadzić to w miarę, żeby to stało prosto. Jedynie no, do czego się mogę doczepić, to jest to, że jak grzałem profil, spawałem te żeberka, to mi się troszeczkę odkształcił. Jest takie, zrobiło się lekkie C. Lekko się wygiął. No, próbowałem to wyprostować, ale gruby jest profil i nie chcę się poddać. Musiałbym spawnąć z przeciwnej strony coś i wtedy może no jeden i drugi się właśnie się wygiął tak do środka, można powiedzieć. Z jednej strony i z drugiej strony się tak minimalnie wygiął. Ta szafka jeszcze nie jest gotowa. Mianowicie no, trzeba będzie to wymalować, ale to w wolnym czasie, kiedyś to może malnę. Jeszcze tak samo nie jest to przykręcone ze względu takiego, że mam zamiar jeszcze na tej krawędzi tutaj jak jest dokręcić jakiegoś blata. Po prostu, żeby blat był tutaj z tej strony przynajmniej. Od tamtej nie musi być, ale od tej, żeby to tak w miarę wyglądało. I żeby dało się tutaj też zrobić jakieś półeczki, albo ewentualnie jakieś haczyki, żeby coś tu można było powiesić między tokarką a półeczką. No i dodatkowo mi to zabezpieczy, żeby, że jakby czasami coś się odpierdzieliło, to się nie przegnie na bok. Dodatkowo usztywni całą konstrukcję. Bo się wkręcę ogólnie w te blaty. W te blaty się wkręcę. To tutaj tym blacikiem, co będzie tutaj dostawiony. Jak i do profila. Do profila też tam jakieś wkręty do metalu. Przykręcę i będzie dodatkowo to wzmocnione. Tutaj też właśnie myślę zrobić półki. Posprzątać to wszystko, bo na razie wszystko wywaliłem tutaj na toń. Ogólnie mój blat roboczy nie jest dokończony. Nie ma czasu, kurde, ostatnio w ogóle. Jak skończyłem na ostatnim etapie na filmikach, tak do tej pory jest. Nie ma żadnych postępów, ale powiem Wam, że no, jak za taki stół warsztatowy, na który koszt to był tylko i wyłącznie prąd i gaz do spawarki, to nie jest źle, bo te wszystkie materiały to były organizowane, tak można powiedzieć, metodą na bieżąco. No i blat powstał za darmo, tak Wam powiem, ten roboczy.
Ta półka to jedyny koszt, to są te profile. Nie pamiętam ile za nie dałem, ale kupiłem tam chyba z 12 metrów tego profila. Kiedyś już, bo miałem stół warsztatowy robić z tych profili, no ale doszedłem do wniosku, że będzie ten stół warsztatowy za ciężki, więc zrobiłem z cieńszych profilów. No i powiem wam, że źle nie wyszło. Jest naprawdę fajny, poręczny ten blat, tylko oczywiście będę musiał tu posprzątać, podorabiać troszeczkę. No na razie wygląda to źle, ale będzie wyglądać w najbliższym czasie lepiej. Jak jeszcze skończę moją robotę i zrobię tutaj półeczkę. Będzie tak, tu jeszcze półeczka, taka sama jak za mną. I tutaj taki malutki, wąski stolik jeszcze dodatkowo, żeby na nim, nie na stole warsztatowym, tylko na tej tu półeczce można było sobie coś poukładać. No, tak mi się wydaje, że będzie coś takiego. Te blaty tutaj co są, to one też były za darmo. Dostałem je w prezencie od Pitbike Gridera. Akurat wyszło, że na 4 półeczki idealnie. Więc Pitbike Riderowi dziękuję za blacik. Akurat się przydał. Jest fajny, gruby, nie trzeba żadnych podporek tutaj robić pod podem. Tu też nie wiadomo jakich ciężarów na tych półkach nie będzie. Tu jeszcze mam materiału troszeczkę. Mam tych profili trójek. To akurat mi tutaj jeszcze starczy spokojnie na półeczki. Kurde, no jeszcze na trochę tych półek mi starczy, tak szczerze wam powiem, bo myślę ich porobić trochę więcej tutaj w piwnicy u mnie. Na warsztacie, no to zrobię tylko tu, jak na razie, i to mi starczy. I będę musiał to wszystko posegregować i dokończyć stół warsztatowy. Ale z tego raczej wam nie będę nagrywał, chyba że znajdę jakieś chęci, to się coś nagra. I chyba że będziecie tak strasznie chcieć, no to piszcie w komentarzu pod filmem. Zawsze się coś może nagrać dla was. Chociaż nic ciekawego w tym nie ma. Trochę spawania, trochę cięcia. Przepraszam was za tą małą aktywność w ostatnim czasie. No troszeczkę tutaj robiłem u mnie porządki na podwórku, w piwnicy ogólnie. Ogólnie porządki robiłem, no i tak wyszło. Transita podprowadziłem do specjalisty, żeby się nim zajął, jeśli oczywiście będzie dał radę, no bo transit mi się zepsuł. Bardzo dobre auto, no ale no niestety taki peszek. Scout 1981 wziął go do siebie, zobaczymy co on zdziała. Mam nadzieję, że mu się uda. Jak na razie no nie dam rady do niego wpaść, pojlatać, ale zobaczymy w najbliższym czasie, może się uda. Jeszcze pogoda dopisze i się coś nagra u niego, bo powiem wam, że tereny tam ma fajne. To ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcineczku, mam nadzieję, że jakimś ciekawszym i tyle. Chcecie się czegoś dowiedzieć czy coś? Macie jakieś propozycje na jakiś prosty odcineczek? Możecie napisać w komentarzu pod filmem jakieś wasze propozycje. To się coś nagra. Na razie się nie da jeździć, od razu wam mówię, z jazdy za bardzo nie będzie odcinków. Takie stacjonarne odcineczki, może coś się nagra, więc tyle. To heja! Trzymajcie się, hej!